Witam bardzo serdecznie w odcinku, który powinien być wczoraj, ale wczoraj był stream, więc dzisiaj odcinek tak naprawdę potężnie halloweenowy. Gramy w gierkę, która nazywa się Escape the Iwoki i jest to gra, w której goni nas Michael Jackson w opuszczonym budynku, a my musimy przetrwać chapter pierwszy. Jak chcecie chapter drugi z tej gierki, to koniecznie łapka w górę i subskrypcja i dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej gierce. A my możemy zagłębić się w tą przecudowną grę, która wydaje mi się, że będzie trochę straszna. I mam nadzieję, że obsramy galoty. Tyle z mojej strony tak naprawdę, szczerze trochę się boję. Dobra, ja już się przedłużam, klikajmy new game i lecimy, lecimy. Wybieramy sobie oczywiście easy czy normal. Nie no, lecimy z normalem, nie może być za łatwo, więc bierzemy sobie normala i lecimy. Uwaga, zagłębmy się w tą gierkę i w tą całą historię, która nas tutaj dotyczy. Jak chcecie więcej horrorków, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, jaki horrorek mam ograć, bo ja w sumie bardzo chętnie zagram. Dobra, wychodzimy z jakiegoś worka. Okej. Strasznie głośno mam tą gierkę, ale dobra, mają być emocje. Gdzie ja jestem? Co to jest za miejsce? Muszę się stąd wydostać. Okej. Okej, 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 okej. Chapter 1, okej. Okej, 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 okej. Help me, mamy na ścianach help me. He is real, he lives. Okej, dobra, czyli że on jest prawdziwy, on żyje. Dobra, tu mamy narysowanego nawet tego gościa i to jest, no, Michael Jackson, słuchajcie, no, na tym polega ta gierka, że uciekamy przed Michaelem Jacksonem, tak? Dziwne? Trochę tak, nie będę ukrywać, że trochę dziwne, ale słyszałem o tej gierce już dawno i szczerze mówiąc chciałem w nią zagrać. Strasznie tu jest ciemno jakoś, szczerze mam wrażenie. Dobra, zróbmy tak, dajmy sobie gamę może większą i w ten sposób będziemy może troszkę więcej widzieć, to będzie lepsze dla was też przede wszystkim. Mamy pokój jakiś, taki wygląda jak pokój dziecka, na którym mamy laptopa. Mamy laptopa, okej. Nie możemy wejść pod łóżko, okej. Tu mamy... O, możemy to zabrać? O, to jest super, to nam się przyda. Kto teraz do mnie dzwoni? Halo? Dobra, skupmy się widzowie, skupmy się, bo to trzeba jakoś rozegrać. Mamy świeczkę, która chyba nam się nie spala, więc będziemy ciągle widzieć światło. Mamy tu jakąś szafkę, nie możemy jej otworzyć, ale możemy otworzyć te drzwi, okej. Dobra, migające światła nigdy nie są spoko. Zawsze jest ciężko z nimi. Dobra, rozejrzmy się, co tu mamy. Okej, możemy się schować pod stół. Widzę, że mi się robi jakieś oczko przekreślone w lewym dolnym rogu. To nie wiem, co to znaczy jeszcze, ale się zaraz dowiemy. Dobra, sprawdźmy, co my mamy w tych Okej. Dziwne worki. Mam nadzieję, że to nie jest to, o czym myślę, tak? Tu znowu, ej, dobra, to jest straszne, to jest straszne. Nie możemy się schować, a możemy się tu schować. Okej, tu znowu nam się pokazało to oko w lewym dolnym rogu, czyli chyba, że jesteśmy niewidoczni. Możliwe, że dlatego Michaela Jacksona, który będzie nas gonić, jesteśmy niewidoczni, jak wejdziemy pod jakiś ten, o, na przykład tu. Ej, szczur! Nie chcę szczura, ja go mogę wyrzucić. Zostaw, nie chcę szczura. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Okej. Tu jest zamknięte. Okej. Dobra, wiecie co, jeszcze pójdę w tamtą stronę, bo tutaj nie byłem. Wiem, że musimy otwierać tutaj drzwi. Jakieś tylko tyle wiem, że musimy jakieś zbierać klucze, otwierać drzwi i przechodzić dalej. A stąd przyszliśmy, więc na spokojnie, więc tutaj nie musimy iść. Zobaczmy tutaj, co mamy. Okej, tu jest jakiś garnek. Tu mamy jakieś rzeczy, nie możemy nic stąd podnieść, okej. Tu są jakieś fiolki, też nie możemy tego podnieść. Telewizory, które nie działają. Okej. Dobra, czyli tu nic nie możemy zrobić, po prostu zwykły pokój. Tutaj kolejny niby zwykły pokój, a jednak nie do końca, bo są książki i coś czuję, że z tymi książkami będzie trzeba zrobić. Coś tu szumi. Są jakieś dziwne szumy tutaj, ale dobra, nie zajmujmy się tym na razie. I po prostu skupmy się na tym, żeby zwiedzić to wszystko. Tutaj nic nie mogę zrobić, okej, dobra. Dobra, strasznie, ten korytarz wygląda strasznie, przysięgam. Ej, wiecie co? Ja mam taki halloweenowy klimacik z tyłu, ale ja bym to zmienił. Pyk. To się nazywa horrorowy klimat, tak jest. O, kurde! O, goni mnie to coś! Co sobie? Dobra, to był ten Michael Jackson. Ej, dobra, on się zrespił już. Dobra, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Ej, ja słyszałem, że... Słyszałem, że w tej grze... Czekajcie, opcje. Use mikrofon. O kurde, dobra, jest to.
tej grze ta gra korzysta jakby z mikrofonu mojego i w momencie, w którym ja coś mówię, to ten Michael mnie słyszy, więc my nie możemy mówić. Ale jak ja mam nie mówić, jak ja mam tutaj odcinek prowadzić? Okej, tu jest zamknięte. To są pozamykane drzwi. Musimy... Tu jest szczur rozwalony. On go dorwał. Dobra, gdzie ja mam iść? Skąd ja mam zdobyć te klucze? Proszę, dajcie mi klucze jakieś, ale... Dobra, tu są jeszcze drzwi. Też zamknięte? No to gdzie są te klucze? Muszę coś otworzyć. O, tu są, tu, dobra, tu jest otwarte. Dawaj. Dobra, co on tu robi? Co on tu robi? Jak ja mam tam pójść, jak on tam stoi? Idź se stąd! Czekaj, jak ja mogę go odciągnąć stamtąd? On się zbagował. Halo? Mike, o Michael! O, dobra, myślę... A, kurde, leci na mnie! On nie może tu wejść chyba, co? Powiedz ci, że nie może tu wejść. Nie możesz tu wejść! Aha, frajerze! O kurde, jaki to masz straszny pysk! Dobra. Proszę, powiedz ci, że on już poszedł. Kurde, idź stąd! Ja tam muszę iść prawdopodobnie! Jaki to jest, kurde, głąb! No nie, no jak ja tam mam wejść, jak on tam ciągle mi sterczy? Dobra, musimy znaleźć jakieś inne wejście w takim razie. Mi się wydaje, że... Dobra, te są zamknięte drzwi. Białe drzwi są zamknięte, czerwone też są zamknięte. Dobra, wszystko jest pozamykane i żadnego klucza nie ma. Nie wiem, co ja mam robić z tymi szczurami. Tu nic, tu przejdźmy sobie tędy. Wszystko jest pozamykane, każde drzwi. Muszę tam pójść, no na bank muszę iść tędy. Tylko on tu siedzi. Dobra, cicho, bo przyjdzie z cicho. O, jest Michael Jackson, jest, słychać go. Słyszę muzykę, on tu gdzieś stoi. Stęka tam po prawej. Dobra, wychodzę stąd i wybiegam przez te drzwi. I po prostu biegnę prosto długą. Muszę otworzyć drzwi, muszę jakby, nie wiem. Nie wiem, on tam stoi, za rogiem. Jestem pewien, że on tam stoi. A jest, chodzi tu. Patrz go, kurde, na czworaka łazi skubany. O! Idź. Obrzydliwcu. Idź stąd. Idź na prawo. Na prawo. O, dobrze. Dobra, ogień. Nie, kurde. Zepsułem się. Dobrze, się cofnąłem. O, ty kurde. O, mam ciary, ty. Idź stąd. Ja stąd nigdy nie wybiegnę, jak on mi tu będzie sterczał. Zostaw mnie, proszę, ja nie chcę. Jejku, dlaczego ty tu stoisz? Dlaczego ty tu musisz być? No idź stąd! No na co ty tu czekasz ciągle? Daj mi spokój! Chcę stąd wybiec, nie mogę stąd wybiec przez ciebie! On tam poszedł. Jak on chodzi dziwnie. On mnie usłyszał i się cofnął. Widzieliście to? On mnie usłyszał i się cofnął. On mnie słyszy po prostu. Ja nie mogę się odzywać. Cicho. Mamy łom.
can't open. Wszystko pozamykane. Okej. Okay. Idzie tu. Dobra, są te stołki. Musimy się chować pod tymi stołkami i przechodzić z pokoju do pokoju, tak żeby zbierać jakieś rzeczy. Tak żeby nas nie zauważył, wiecie o co chodzi. Dobra, jest git, ogarniam. Okej. Okay. Dobra, przejdźmy tu, musimy znaleźć klucz. Nie wiem skąd mamy klucz zabrać. Ja nie mogę, co tu się wyprawia, to jest obrzydliwe. Dobra, o, tu coś jest. Mamy klucz. Cicho. Mamy klucz, nie wiem do jakich drzwi, ale do jakich drzwi mamy klucz. Czy tu mamy... Nie możemy tego zabrać. Okej, okay, do tych drzwi to jest klucz? Tak, dobra. Otworzyliśmy drzwi. Jest git, dobra. Musimy znaleźć teraz kolejne. Tylko tutaj nie było żadnego klucza, ale całkiem możliwe, że działa ta gra w taki sposób, że gdy otworzysz jedne drzwi, wtedy respi się drugi klucz. Wiecie o co chodzi? Że tego wszystkiego, że to nie jest wszystko już jakby dostępne, tylko że musisz stale szukać wszędzie po całej mapie. Może tak być, więc musimy się przejść. A, tam był ten... Czekajcie, muszę pójść po ten łom. Muszę pójść po łom. Bo łom może mi pozwoli otworzyć jakieś drzwi konkretne. Wiecie o co chodzi? No, przejdźmy tu, łom był tutaj. Dobra, weźmy sobie go. Strasznie tu jest ciemno, no niestety, ale potrzebuję... Nie mogę podnieść tego łomu. Dobra, mamy łom. I teraz musimy go wykorzystać do czegoś, na bank on jest do czegoś potrzebny. Dobra, okej, okay. Nie idzie tu. Zostaw mnie, idź stąd. Daj mi spokój, walę ci kurde, zaraz ci kolana łamię łomem, rozumiesz? Nie mogę bić. Co tu stoisz, chce? Ale ty jesteś obrzydliwy, o kurde. Dobra, spokojnie, damy radę. Mam jakąś krzywą kamerę, czy jak? O. Dobra, jest tu. No idź. No. Daj mi stąd wyjść. Muszę gdzieś pójść z tym łomem, ale totalnie nie mam pojęcia, do czego mam go wykorzystać, szczerze mówiąc. Idzie tu. Poszedł! Idź stąd! Michael! Chcesz łom? Masz łom. No co tu zaglądasz? On na bank mnie słyszy przez to, że ja mówię do was, do mikrofonu po prostu mówię i dlatego tak jest. Kto by się spodziewał, że to będziesz ty? Michael Jackson! Dobra. Spokojnie, to burza tylko. Burzy się nie boimy. Dobra, biorę to, bo... Ciszej, czemu ten łom tak upada głośno? Dobra.
Nie miałem gdzie się schować, nie miałem gdzie się schować. Dobra, try again. Dobra, no nie, no jestem w tym miejscu, naprawdę. Dobra, bierzemy tą świeczkę. Tu jest łom, ale... Okej, mnie bardzo cofło do tyłu, strasznie mnie cofło. Ej, dobra, ciężka jest ta gra, obrzydliwie, nie wiem co mam zrobić. I just need to update my to-do list. Okay, get out of this mansion. It's now priority number one. Wow, to jest strych, nawet nie wiedziałem. Do tego był mi łom potrzebny, okej, okay, mamy klucz. To jest klucz? To nie jest klucz. To jest coś dziwnego. On tu może wejść? Proszę, oby nie. Ej, dobra, nie straszcie mnie, proszę. Okej, okay, słuchajcie, coś tu musi być, na przykład tutaj. Może tu to trzeba użyć jakoś. To jest jakaś dziwna korbka, którą ja dostałem. Ja nie wiem nawet do czego to służy, szczerze mówiąc. Ale gdzieś coś musi być. Na bank coś pominąłem. Nie chodzi chyba o te szczury. Może na coś na tych szafkach? Co się stało? Dobra, to tu. To tu, muszę to użyć tu, na bank. Gdzie? Bezpieczniki. Ej, a tu to dałem. I just need to update my to-do list. Okay, get out of this mansion. It's now priority number one. Idź stąd. Nie dorwiesz mnie. Coś zrobiłem, nie wiem co. Tam się zapaliło światło zielone. Nie było tam go wtedy. Idź se. Idź, bo mnie denerwujesz. Dobra. Otworzyliśmy te drzwi. Biorę lampkę. Spieprzaj! Ale masz paznokcie obrzydliwie. Co ja tu mam zrobić? Jak ja mam otworzyć te wszystkie drzwi? Nie możesz tu wejść, frajerze, co? Dobra, a te czerwone? A, nie mogę. Dobra, czekajcie, musimy to sprawdzić. Te otwierają te dwa, dobra. Te zamykają te i otwierają te, dobra. Nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem. Przysięgam, nie mam pojęcia. No, mamy klucz, czerwony. Czerwony klucz. Okej, czerwony klucz. Wow, ale tu się pali.
tu jest łom potrzebny? Nie, bo ja już łom wykorzystałem. Klucz! Kolejny klucz. Dobra, tutaj chyba były te drzwi nieotworzone, nie? Tak, tak, tak. Chapter pierwszy jest! Rozkminiliśmy to, dobra, jest git. Dobra, słuchajcie, pierwszy chapter za nami. Jeżeli chcecie, żebym nagrał odcinek z drugiego chaptera, gdzie będzie nas gonić Michael Jackson, dajcie koniecznie znać w komentarzu, ja bardzo chętnie nagram. Chapter pierwszy, całkiem ciekawy i nawet straszny. Jak chcecie kolejną część, dajcie znać, a ja kończę. Nie obsrajcie galotów w nocy, spokojnie, Michael Jackson was gonić nie będzie. Trzymajcie się, elo.